Cześć! Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będzie o cieplnych skutkach przepływu prądu elektrycznego, czyli nagrzewaniu się przewodów i ich wytrzymałości. Będzie i teoria, i kilka eksperymentów, i trochę dymu, i nie tylko, z izolacji przewodów. No to zaczynamy! Przewody, z którymi mamy do czynienia w praktyce, mają swoją rezystancję. Wyjątkiem są to nadprzewodniki. A jak mamy rezystancję i przepływający przez nią prąd, to mamy wydzielanie się energii w postaci ciepła. Moc wydzielana w takim przypadku jest wprost proporcjonalna do rezystancji przewodu i kwadratu natężenia prądu. Od czego zależy rezystancja przewodu? Od długości. Im dłuższy, tym większa rezystancja. I od przekroju. Im większy, tym mniejsza rezystancja. A także od materiału. Na przykład przewód miedziany o tej samej długości i przekroju będzie miał mniejszą rezystancję niż aluminiowy. Na miedzianym będzie się wydzielało mniej ciepła, będą mniejsze straty energii i będzie mniejszy spadek napięcia. O spadkach napięcia jest osobny film na kanale. W tym odcinku zajmiemy się ciepłem. Drugi czynnik to natężenie prądu i ten czynnik jest w kwadracie. 10 razy większe natężenie prądu to 100 razy więcej energii zamienionej w ciepło. Moc to napięcie razy natężenie prądu. Taką samą moc uzyskamy przy 10-krotnie wyższym napięciu i 10-krotnie mniejszym natężeniu prądu. A jak zmienią się w takim przypadku straty na ciepło w tym samym przewodzie? Przyjmijmy przykładową rezystancję 1 Ohma. Ilość wydzielanego ciepła i związane z tym straty są 100 razy mniejsze. Podnosząc 10-krotnie napięcie, wydzielane ciepło zmniejsza się 100-krotnie. Między innymi dlatego do przesyłania energii na duże odległości stosuje się wysokie napięcie. Wróćmy jednak do niższych napięć. Co się dzieje z tą energią cieplną wydzielaną przez przewody? Jeśli tylko temperatura przewodu jest wyższa niż otoczenia, to ta energia będzie do tego otoczenia przekazywana i tam rozpraszana. A jak szybko będzie przekazywana? Zależy właśnie od otoczenia. Na przykład ziemia czy beton będzie w stanie skutecznie odbierać energię od przewodu niż na przykład powietrze o tej samej temperaturze. Dlaczego temperatura przewodu jest w ogóle ważna? Nie chodzi tu o temperaturę topnienia miedzi czy aluminium, ale o odporność na temperaturę izolacji przewodu. Tak dobiera się okablowanie, aby izolacja nie uległa uszkodzeniu. Dla zwykłych przewodów elektrycznych w izolacji PVC zazwyczaj przyjmuje się bezpieczną temperaturę 70 stopni Celsjusza, a dla PRC czy EPR 90 stopni Celsjusza. Zależnie od przekroju przewodu, ilość wydzielanej energii cieplnej i sposobu jego ułożeniu, czyli odbierania energii cieplnej, ustala się maksymalny prąd, jaki może długotrwale płynąć przewodem bez ryzyka jego uszkodzenia. To jest właśnie wytrzymałość prądowa długotrwała, czyli maksymalna wartość skuteczna prądu przemiennego lub stałego, która płynąc nieskończenie długo, nie spowoduje uszkodzenia kabla, przewodu w danych warunkach. To maksymalne natężenie prądu, które nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej długotrwale temperatury przewodu czy kabla. Do czego to wykorzystujemy? Na przykład do sprawdzenia, czy dane obciążenie nie spowoduje uszkodzenia okablowania. Do doboru zabezpieczeń. Zabezpieczenia nadprądowe dobieramy tak, aby nie dopuściły do uszkodzenia okablowania. Do projektowania, doboru przewodu czy kabla, na przykład WLZ. Skąd brać informacje o wytrzymałości prądowej długotrwałej? W normach mamy tabelę, te ze sposobami ułożenia. W tej tabeli odczytujemy oznaczenie sposobu ułożenia. Następnie w kolejnej tabeli mamy przekroje dla danego materiału i sposoby ułożenia, pozwalające odczytać ten prąd dla danego przewodu. Mamy osobne tabele dla przewodów miedzianych i aluminiowych, o różnych izolacjach, w różnych temperaturach. Dodatkowo mamy tabele ze współczynnikami poprawkowymi dla innych temperatur. Tabele powszechnie dostępne w internecie często mają skrócone opisy sposobu układania lub rysunki mogące wprowadzić w błąd. Dlatego lepiej zapoznać się z pełniejszymi opisami zawierającymi równoważne ułożenia, o których nie mówi wprost podstawowa tabela. A1 lub A2
to nie tylko przewody w rurkach, ale także wielożyłowe bezpośrednio w ścianie. Przy czym chodzi tu o ściany z materiałów o bardzo dobrej izolacji. C to nie tylko przewody wielożyłowe ułożone w ścianie, ale też ułożenie wtynkowe oraz ułożone bezpośrednio w murze lub w betonie. D kable wielożyłowe w rurkach instalacyjnych, ale też bezpośrednio w ziemi. Sam dobór przewodów i zabezpieczeń poruszam w innych filmach na kanale. Jeśli Was interesują te tematy, to zapraszam. Przejdźmy teraz do ciekawszej części, czyli obiecane eksperymenty i trochę dymu. Mówiłem wcześniej o podnoszeniu napięcia, aby przy przesyle energii straty były mniejsze. Ale teraz potrzebujemy czegoś przeciwnego, czyli wydzielać dużo ciepła na przewodach. Mam tu przyrząd, działający właśnie w ten sposób. Jest to lutownica transformatorowa. Niskie napięcie, duży prąd i tyle ciepła, że można topić tynę. Napięcie łatwo zmierzyć. Bez obciążenia mamy tu około 370 mV. Trudniej z prądem, bo multimetr po prostu się do tego nie nadaje. Mam tu linkę 16 mm2. To około 10 razy większy przekrój niż drut grota, który ma 1,5 mm2. Aby uzyskać tą samą rezystancję i takie samo natężenie prądu jak w grocie, linka powinna być około 10 razy dłuższa. Nie będzie to zbyt dokładne, ale nie o to chodzi. Chcemy poznać rząd wielkości. Jest trochę za gruba, aby ją w prosty sposób zamontować. Pomogą oczka. I teraz mogę ją już zamontować. Powstał nam taki dziwny twór, pozwalający zmierzyć ten prąd cęgami. Mamy ponad 300 amperów. Wygląda dobrze, ale zobaczmy jak działa. Mam tu kamerę termowizyjną. Niestety mierzy tylko do 150 stopni Celsjusza. No to grzejemy. Kabel 16 mm2, a dobiliśmy do ponad 100 stopni Celsjusza w mniej niż 2 minuty. To już więcej niż bezpieczna temperatura. I to za pomocą lutownicy transformatorowej, 100-watowej, zasilanej ze zwykłego gniazdka w domu. Te 100 stopni Celsjusza to była rozgrzewka. Zobaczcie, jak wpływa przekrój na grzanie się przewodu. Jedna żyła ze zwykłego przewodu, drut 1,5 mm2 w izolacji. Prąd raczej będzie mniejszy niż poprzednio. 10 sekund i mamy spaloną izolację. A co ze złączkami? Mam tu oryginalne wako.
tyle z niej zostało. A co się szybciej stopi? Izolacja przewodu czy wago? Fajna zabawa, ale zobaczmy, jaką temperaturę wytrzymają. Dopiero około 150 stopni Celsjusza pojawiają się już widoczne i trwałe uszkodzenia, ale te niewidoczne powstały znacznie wcześniej, a dodatkowo ważny jest też czas. Zobaczmy jeszcze, jak wpływa otoczenie. Izolacja i inne przewody odbierają ciepło, przez co czas nagrzewania rośnie, a temperatura jest niższa niż żyły w powietrzu. Sprawdźmy jeszcze prąd. To żyła 1,5 mm kwadratowego, ale znacznie dłuższa niż grot. I prąd też jest znacznie mniejszy. Około 60 amperów, a temperaturę żyły mamy około 100 stopni, więcej niż te dopuszczalne 70. Ale zobaczmy do środka. Temperaturę żyły, która była w izolacji. Teraz widać, że różnica nie jest już tak duża. Nawet jeśli przez izolację tego nie czujemy, to wewnątrz żyła może być dużo cieplejsza. Przyjrzyjmy się jeszcze wpływowi środowiska. W murze nie będzie tego widać, dlatego użyję wody. Znacznie lepiej odbiera ciepło niż powietrze. Widać tu dobrze różnicę w sposobie ułożenia przewodu. I widać, jak dobierać przekrój kabla ułożonego w różny sposób. Nawet jeśli tylko niewielka część tego kabla jest w trudniejszych warunkach. To już właściwie wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania pozostałych, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.